tanich liniach lotniczych może się faktycznie zdarzyć. Ale one muszą być odpowiednio zapakowane w takie małe buteleczki. Takie perfumy będziecie musieli zostawić z żalem w sercu. Jeżeli wybieracie się na krótki wyjazd i chcecie ze sobą zabrać tylko bagaż podręczny, albo jeżeli jedziecie na 3 tygodnie i potrzebny jest Wam duży bagaż i mały, to dzisiaj podpowiemy, jak się spakować w taką małą walizkę kabinową. Zacznijmy od tego, że musicie sprawdzić u swojego przewoźnika, jakie wymiary obowiązują na danym locie. Przeważnie jest to wysokość walizki 50 cm, szerokość 40 i głębokość około 23 cm. Nie zawsze jest to restrykcyjnie sprawdzane, ale w tanich liniach lotniczych może się faktycznie zdarzyć, że będzie taka Wasza walizka mierzona. I wtedy przychodzimy z pomocą, warto zabrać na przykład plecak albo takie mniejsze torby, które po prostu będzie można zgnieść i nawet jeżeli one są napełnione, no można tak dopasować, żeby te wymiary się zgadzały. Przeważnie w takich normalnych rejsowych lotach, oprócz małej walizki, można ze sobą mieć torebkę damską na przykład. Ale nie zawsze, bo czasami liczy się to już jako drugi bagaż i trzeba za niego dopłacić. Także zwróćcie uwagę, z kim lecicie. Na stronie danej linii lotniczej można się dowiedzieć, albo z biurem podróży, z którym podróżujecie. Zapytajcie i wtedy na pewno dostaniecie taką odpowiedź, jaki bagaż musicie ze sobą zabrać. Nie tylko bagaż podręczny może być kontrolowany, jeżeli chodzi o wymiary, ale również o ilość płynu, który będziecie w tym bagażu przywozić. Możecie zabrać na pokład samolotu ze sobą płyny, ale one muszą być odpowiednio zapakowane w takie małe buteleczki do 100 ml, a wszystko może mieć w sumie litr, więc 10 maksymalnie takich małych buteleczek. I to wszystko musicie mieć zapakowane w przezroczysty worek, taki strunowy i właśnie tak zapakowane płyny i kosmetyki możecie przewieźć w bagażu podręcznym i zabrać je ze sobą na pokład samolotu. Jeżeli nie macie takiego woreczka, to też się nie stresujcie, bo na lotnisku przy odprawie właśnie można taki woreczek sobie zakupić. Także to jest woreczek z jednej z naszych podróży, więc on na pewno ma dobre wymiary. Chodzi o to, żeby wszystko się w nim zmieściło, żeby było widać. Tak. A jeżeli jesteśmy przy płynach, to musicie przy odprawie osobistej zostawić wodę. Nie możecie ją przez tą odprawę wziąć, dlatego polecamy Wam zabrać również butelkę z filtrem. Pusta przez tą odprawę przejdzie, później możecie ją po odprawie już napełnić i mieć też wodę na podróż. Wiem, że wiele osób właśnie tak robi, że takie butelki z filtrem zabiera do bagażu podręcznego. Pamiętajcie też, że jeżeli zabieracie powiedzmy swoje ulubione perfumy, które ma i których butelka maksymalnie może pomieścić 200 ml, ale na przykład jest tam tylko 100 ml perfum, to i tak nie przejdzie. Takie perfumy będziecie musieli zostawić z żalem w sercu przy odprawie i po prostu nie odzyskacie ich już, więc po prostu butelka, pojemność butelki maksymalnie może mieć 100 ml. Ale jak pójdziecie do drogerii, tam często są takie działy właśnie gadżetów na podróże, można kupić takie atomizery do perfum, one są malutkie, odlewacie tyle perfum, ile Wam się na tą podróż przyda i właśnie takie gadżety już i właśnie te butelki, jakieś na kremę, pudełeczka czy atomizery prawie w każdej drogerii już dostaniecie. Kolejną rzeczą, o którą pytają nas nasi podróżni, jest również to, czy można do bagażu podręcznego zabrać jedzenie. I tutaj, moi drodzy, wszystkim łakomczuchom i tym, którzy są cały czas głodni, możemy powiedzieć tak, można wziąć. Można wziąć swoją kanapkę, można wziąć jakieś owoce. Problemu dużego nie ma, jeżeli podróżujemy w obrębie Unii Europejskiej. Natomiast jeżeli chcemy wylecieć do innych krajów, jak na przykład Meksyk, Japonia, to trzeba zwrócić uwagę, ponieważ są restrykcje, jeśli na przykład chodzi o przewożenie mięsa albo owoców. Wtedy oczywiście można wziąć jedzenie, ale należy to jedzenie zjeść przesiadając się albo po prostu będąc już w samolocie, tak żeby nie wozić na lotnisko, ponieważ możemy być przywitani nieprzyjemnym mandatem nawet właśnie ze względu na to, że przewozimy zakazane produkty spożywcze. Tak jest i tutaj również dowiedzcie się po prostu u swojego przewoźnika, czy podczas lotu dostaniecie też coś do jedzenia, bo czasami jest tak, że no możecie dostać taki mały batonik do kawy i zwłaszcza nic więcej. Na krótkich lotach. Tak, i nic więcej, a czasami jeżeli ten lot jest odpowiednio długi, no to już linie lotnicze dbają o to, żeby pasażerowie dostali odpowiednie wyżywienie, żeby nie byli głodni. Teraz może jeszcze a propos pakowania, kolejna rzecz, czego tym razem nie możemy zabrać.
No i możemy zabrać rzeczy, które będą niebezpieczne dla innych pasażerów podczas lotu na pokładzie samolotu, czyli na przykład ostre narzędzia. No i tutaj panie mogą się zdziwić, ale już nawet czasami pilniczek do paznokci, może niepozorny. Niepozorny mały pilniczek może zostać zakwestionowany przez pracownika linii lotniczych i zostać nam po prostu wyrzucony. Tak samo panowie, scyzoryk. Niby nie jest to jakieś bardzo niebezpieczne narzędzie, a jednak podczas lotu nie możemy go mieć przy sobie. Także do bagażu podręcznego nie polecamy takich ostrych narzędzi zabierać. Również na przykład gaz pieprzowy. Niektóre panie lubią mieć ze sobą w torebce, tak dla poczucia bezpieczeństwa. No podczas lotu niestety nie zabierajcie go. Mamy nadzieję, że tam, gdzie lecicie, jest bezpiecznie i on się nie przyda. Natomiast no, na pewno na lotnisku zostałby też wyrzucony. Agnieszka powiedziała o tym, czego nie można zabierać do bagażu podręcznego, a ja Wam powiem, co lepiej spakować do bagażu podręcznego, a nie do głównej walizki, bo jest taka kategoria rzeczy. I mówię tutaj o elektronice, wszelkie akumulatory, baterie, komputery, tablety. Takie rzeczy warto spakować jednak do bagażu podręcznego, ze względu na to, że w bagażu głównym no, może się uszkodzić lub zaginąć. Warto mieć to cały czas przy sobie, ale baterie czy akumulatory mogą również wybuchnąć w tym głównym bagażu, więc obsługa lotniska, jak będziemy zdawać główny bagaż, zapyta nas, czy tam właśnie jakaś taka elektronika jest. Nawet powerbanki warto włożyć do tego małego bagażu. Mamy to przy sobie, wiemy, co się z tym dzieje i w ramach tutaj też troski o bezpieczeństwo wszystkich, warto, żebyśmy to mieli jednak na pokładzie samolotu. Tak, ale nie stresujcie się tym podczas odprawy, jak Państwo, którzy obsługują nas na lotnisku, oni zapytają, więc śmiało mówcie prawdę, lepiej wtedy się przyznać i przepakować coś ewentualnie z dużego bagażu do małego i mieć spokojną głowę, niż przez 12 godzin lotu później się zastanawiać, czy bagaż z nami leci, czy został na lotnisku. Kochani, ostatnią rzeczą, którą warto poruszyć temat, to jest właśnie nasze leki, które możemy przyjmować na stałe i które też chcemy mieć przy sobie. No ale mogą to być również leki przeciwbólowe, które wolimy mieć przy sobie, bo nigdy nie wiadomo, co może się nam przydarzyć. Kochani, można przynosić leki. Jak najbardziej możecie mieć je w bagażu podręcznym, nikt nie powinien Wam na to zwrócić uwagi. Natomiast jeżeli Wy przyjmujecie jakieś specjalistyczne leki z jakimiś rzadkimi substancjami, to lepiej mieć jakieś zaświadczenie od lekarza, które faktycznie poświadczy, że takie leki przyjmujecie. Moi drodzy, to są wszystkie właśnie rzeczy, mamy nadzieję, które przygotowaliśmy dla Was i które warto, abyśmy wiedzieli, pakując się do bagażu podręcznego.